think that, like, as someone who has been in both sides, like, I'm Israeli and I've been to Poland in these delegations with my high school, and now I live in Poland and I see how the Polish people see it. So seeing both sides, I can understand that there's still, in a way, a big gap between both sides, and I think it's, like, very important to try to mediate and break the ice between the two sides. Shiri. Jacob? Yes. Asaf. Asaf. Ah, just English. Polish. That's exactly like English. Thank you. Midbar. Hebrew, English, Poland. Kish, kish. Polish. Michael. Stefan? Stefan. Nice to meet you. I see people from Israel come from, with their high school groups. I see them coming in all the time. And there used to be one general opinion of Poland. It's dark and it's depressing. I mean, they come here, they see graves. They just see the worst of it. So I understand their point. And I think that this, like coming here and hearing everybody, it just makes them like open their eyes. Hey, we're not here just to... I mimo tego, że mieszkamy tak daleko od siebie, to mamy wspólne historyczne korzenie, mamy wspólne tematy. Wszystko to, co interesuje polską i izraelską młodzież, to przede wszystkim temu służy, żeby się lepiej poznać, bo ludzie się po prostu nie znają. I oprócz mówienia o historii mają po prostu zwykłe młodzieżowe tematy. Lo cipiti shekachat ya pgisha im im anarim polanim biglal ma shesipru lanu al kol ma sheya im polin w ma shekara ze הדעה הראשונית הייתה, הייתה שלילית קצת, וכשהגעתי לפה היא השתנתה. It's really important because most of the Jewish people, even the younger generation, has this kind of a certain opinion about Poland, because all they know about Poland is destruction, death. It's harmful for Polish people, because I'm talking from my point of view, and most of the people do not realize how Poland, Ja pierwszy raz w życiu miałem sposobność rozmawiać z młodymi Izraelczykami, czego na przykład prawdopodobnie do rozpoczęcia studiów nigdy nie miałbym okazji zrobić. Those who have paper and pens or crayon are artists, and the people just in front of you are models. Point of this meeting was to come and meet people our own age from Poland and to try and get to know them and to get to know the differences and the similarities between, you know, teenagers from Israel and teenagers from Poland. And I think it was mostly to see how little difference there is, how we're really, you know, teenagers are all the same. There's not a big difference between us. דיברתי עם ילדים והבנתי בעצם שזה לא כל כך כמו שאמרו על הפולנים שהם ככה אנטישמים כולם ו... וזה לא נכון. הילדים פה קיבלו אותנו בצורה באמת יפה ולמדנו המון והתחברנו. Poznajemy się nawzajem, poznajemy swoje kultury, to co robimy, to co lubimy robić. Dzielimy się swoimi zainteresowaniami i poznajemy się. What with privacy? We're talking about love here. Dla mnie to jest bardzo fajny moment, w którym oni zaczynają ze sobą rozmawiać, w którym nawet olewają to, o co my ich prosimy i te zadania, które mają, tylko po prostu zaczynają ze sobą rozmawiać. I'm sure that we will be in touch with them. We already changed Facebook's accounts. Praktycznie wszyscy mieli iPhony. Ubrania takie same jak my. Znają amerykańskie i brytyjskie piosenki tak samo jak my. המפגש היום עם הפולנים היה מאוד מאוד חווייתי. זה היה מפגש שאני לא חושבת שאני אשכח עוד הרבה זמן. To przecież są potomkowie tych samych Żydów, którzy kiedyś byli sąsiadami naszych dziadków i pradziadków. Ci ich przodkowie tworzyli po prostu historię naszego kraju, więc jak dla mnie warto było chyba ich poznać. Organizacją, która wiąże wszystkie 9 gmin żydowskich w Polsce, które mamy,
To jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Na naszym seminarium rozmawiamy z przedstawicielami samorządów na temat, jak chronić praktycznie dziedzictwo żydowskie, które znajduje się na terenie gmin i powiatów. I rozmawiamy o tym, jak stosować różne instrumenty prawne, które są dostępne i jak korzystać ze środków publicznych, które również są dostępne na rzecz zachowania kultury i dziedzictwa Żydów polskich. Mamy cmentarz żydowski, który od całkiem niedawna został objęty opieką mińskich organizacji pozarządowych, które wespół z gminą żydowską doprowadziły go do porządku. Budynek głównej synagogi jest przez nas remontowany już od kilku lat, także z wykorzystaniem funduszy unijnych. Z inicjatywy samorządu został odsłonięty pomnik upamiętniający miejsce urodzenia Mordechaja Nielewicza. Uroczystość ta ściągnęła wielu ważnych gości. Osobiście odsłonięcia pomnika dokonał Marek Edelman. My jako samorządowcy, którzy nie pamiętamy wojny, ale jesteśmy tym pierwszym pokoleniem powojennym, powinniśmy i nawet mamy wielki obowiązek przekazywać to naszym dzieciom, naszym wnukom, żeby o tych miejscach historycznych, o tych miejscach kaźni, żeby naprawdę pamiętać. Zmieniliśmy sposób patrzenia na Żydów, bo przedtem znaliśmy ich jako ludzi z opowieści sprzed wojny, a teraz poznaliśmy współczesnych Żydów, którzy no, różnią się od tych opowieści wyglądem, strojem, zachowaniem, są tacy jak my. We came here to like keep the memory and study about Holocaust, but Poland isn't that, I know, 1940s Poland anymore. It's a new country, it's a new place, it's changing. Also meeting people from other cultures always opens you more and always teaches you something. Teraz zapalimy znicza pamięci. Drebinka to największy cmentarz na Mazowszu. Nie znajdziemy jednak na nim imion ani nazwisk. A mimo to nie jest miejscem bezimiennym. Jesteśmy razem, pamiętamy, będziemy. עכשיו לעמוד עם העם הזה, עם הפולנים, זה היה מאוד מרגש, גם אני התחלתי כמעט לבכות באמצע הטקס. כולנו אחים. Cześć Noa, do zobaczenia za rok. We must meet again. Bye now.